Kolejna pysta, aleluja, cześć. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zrozumieć Eucharystię. Dzisiaj będzie trochę bardziej na wesoło, bo moja lepsza połowa stoi z tyłu i się nabija. Dobra, dzisiaj powiem o obrzędach Komunii Świętej. Ostatnio mówiliśmy o darach, modlitwa nad darami, modlitwa eucharystyczna. Obrzęd Komunii Świętej jest podzielony na kilka mniejszych części, czyli modlitwę pańską, znak pokoju, łamanie chleba, no i też rozdawanie komunii. Obrzęd Komunii Świętej ma nas przygotować do przyjęcia Pana Jezusa, więc skoro też jesteśmy zaproszeni na ucztę, a tak dyskutujemy Eucharystię, to powinniśmy przyjmować Komunię Świętą, żeby w pełni uczestniczyć w Eucharystii. Ponieważ jeżeli nie przyjmujemy, to nie korzystamy w pełni z darów, które ofiarowuje nam Pan Jezus. Więc no, to jest też dla naszego dobra, abyśmy w pełni korzystali z tego wszelkiego błogosławieństwa, jakim Pan Bóg nas obdziela w Eucharystii. Przechodzimy do mówienia o obrzędach komunii. Więc jest kilka modlitw, które może wypowiedzieć kapłan w zależności od roku liturgicznego, czyli w okresie zwykłym, w Adwencie. No i teraz mamy okres Bożego Narodzenia, więc czytane są takie słowa. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić. Teraz następuje modlitwa pańska. W modlitwie pańskiej prosimy Pana Boga o chleb powszedni, o pokój na świecie, o to, żeby przyszło Jego Królestwo zgodnie z Jego wolą, chociaż to jest tak, że niby mówimy, że chcemy, aby wola była Pana Boga, ale mamy swoje, ponieważ do końca nie zawsze się z tym zgadzamy, albo chcemy się z tym zgadzać, więc uważamy, że my byśmy to zrobili lepiej. Inną prośbą, która może przynieść odwrotny efekt, niż byśmy sobie tego życzyli, czy byśmy chcieli, jest mówienie słów odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, ponieważ jeśli my mówimy, że nikomu nie wybaczy, albo nie wybaczy tej konkretnej osobie, no to mówimy też do Pana Boga, Panie Boże, nie wybaczaj nam, bo my tej osobie nie wybaczamy. Ja miałem taki okres, kiedy przez jakiś czas nie mówiłem tej modlitwy, bo właśnie byłem na jakąś osobę, powiedzmy, wkurzony, trochę też wkurzony na Pana Boga, więc żeby kiedyś nie odpowiadać właśnie za te słowa, to powiedzmy, nie ryzykowałem i nie mówiłem tego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Teraz kapłan z rozłożonymi rękami mówi modlitwę, która ma na celu uchronić nas od działania złego ducha, w sensie całą wspólnotę znajdującą się w Kościele, ponieważ w Kościele też szatan może działać, więc ta modlitwa ma na celu ochronę całej wspólnoty przed złem. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokoju. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei i oczekiwania przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Lud odpowiada kapłanowi: bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Kapłan z rozłożonymi rękami mówi. Tutaj też jest kilka modlitw do wyboru w zależności od roku liturgicznego. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła.
i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i umacniaj w jedności. Składa ręce. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Lud odpowiada amen. Kapłan rozkłada ręce. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Wierni odpowiadają i z Duchem Twoim. Jeśli jest diakon, no to diakon mówi te słowa, jeśli nie ma, to kapłan. Przekażcie sobie znak pokoju. Gesty, jakie towarzyszą przekazywaniu znaku pokoju. To najczęstszym gestem, jak jest podanie ręki. Innym gestem, jaki może być, to skłon głowy w kierunku osoby, której przekazujemy znak. Wcześniej, czy też w innych kulturach, był jeszcze taki znak pokoju na misia, czy takie przytulenie, czy też pocałunek, to zwłaszcza w początkach chrześcijaństwa. U nas we wspólnocie jest tak, że znak pokoju przekazuje się w taki sposób, że osoba, która przekazuje, daje ręce tak, a osoba, która odbiera znak pokoju, to że tak. To się robi coś takiego. No, oczywiście znak pokoju przekazujemy osobom, które są najbliżej nas. Raczej jest zalecane, żeby nie chodzić po świątyni. No i też jest zalecane, żeby nic wtedy nie mówić. Chociaż my zwykliśmy tam mówić pokój z nami, pokój Tobie i różne takie podobne. Przekazujemy sobie znak pokoju do momentu, kiedy jest następny element Eucharystii, czyli Baranku Boży. W momencie, kiedy my przekazujemy sobie znak pokoju, kapłan bierze hostię, łamie ją i kawałki hostii wrzuca do kielicha i cicho mówi: ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować, niech nam pomagają osiągnąć życie wieczne. My tych słów często nie słyszymy, ponieważ one są cicho. No i w tym momencie też jest znak pokoju i rozpoczyna się śpiew Baranku Boży. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas pokoju. Następnie kapłan ze złożonymi rękami mówi cicho: Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego przez swoją śmierć dałeś życie światu. Wybaw mnie przez najświętsze ciało i krew Twoją od wszelkich nieprawości moich i od wszelkiego zła. Spraw także, abym zawsze zachowywał Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Ta modlitwa ma na celu oczyszczenie kapłana z wszelkiego zła i uczynienia go godnym do przyjęcia już bezpośredniego ciała krwi Pana Jezusa. Kapłan przyklęka, bierze hostię, unosi ją delikatnie nad ołtarzem, głośno mówi: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Następnie wszyscy mówią: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Są to słowa rzymskiego dowódcy, który mówi do Pana Jezusa, aby uzdrowił Jego sługę. Pan Jezus mówi, że pójdzie do Niego i Go uzdrowi. No co ten żołnierz mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona moja sługa. No i Pan Jezus, widząc tą wiarę Jego, uzdrawia tego sługę. Kapłan zwrócony do ołtarza cicho mówi: ciało Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Kapłan przyjmuje ze czcią Pana Jezusa, następnie bierze kielich i cicho mówi: krew Chrystusa niech mnie strzeże na życie wieczne. Ze czcią wbija krew Pana Jezusa. W tym momencie kapłan bierze puszkę z
komunikantami i rozpoczyna się bezpośrednio prostowanie komunii wiernym. Ale o tym w następnym odcinku. Króluj nam Chryste, aleluja, cześć. Pozdrawiam.